Witam, tu Lawuskor i zapraszam na Zagrajmy w Fallout. Kontynuuję moje poszukiwania. Część naprawczych do pompy wodnej. I chyba już wiem, gdzie to jest. Nie, nie tutaj. Aha. Dobra. Nie, pomyliły mi się drobinki. Okej. Okay. Jest trochę mylące. Mylące są też wskazówki, które dał nam ten przywódca Caguli. Więc trzeba skorzystać z tej drabinki. Haha, dobra. Tutaj jest pułapka, którą nie wiem, czy rozbroję. No jasne, nie ma żadnych pułapek. To znaczy, że chyba naprawdę... muszę zobaczyć tą ścianę, ale oczywiście nie zobaczę. Tak. A przy okazji nie idźcie tym korytarzem, bo po pierwsze nic tam nie ma ciekawego, a po drugie... muszę chyba jeszcze raz iść. A po drugie utkniecie na dobre. Nie wiem, może jest... nie wiem, kod jakiś, czy coś w tym guście, żeby się od... Nie, idziesz na dół do tych. Chcę ścianek. Muszę kawałek ścian zobaczyć. Nie wiem, może jest jakiś kod, żeby się odciąć, ale naprawdę ja utknę na dobre. Musimy zobaczyć kawałek tej ściany tutaj, może... No właśnie, ona jest taka trochę popękana. I znowu ląduje w drobince, ponieważ system wychwytywania obiektów jest po prostu do bani. No nic, tyle narzekań. Jeszcze raz. Ściana, właśnie ściana. I teraz będzie boom. Bam. Tym razem na potrzeby chyba mojej serii Zagrajmy, które dostałem obrażeń, bo zwykle nie zadaję to zbyt wielkich obrażeń. Does next on the menu ring a bell for you, Normie? To jest Set, czyli wspomniany wcześniej przywódca Guli w Necropolis. I musimy z nim rozmawiać grzecznie, bo inaczej rozmowa zakończy się strzelaniną, która jest kompletnie bezsensowna. Tak, 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 łapię wszystko. The mutants at the watershed need dirt naps. Makes my shadow grow. You slice them and rewards run to you. Info 2. Zabicie mutantów za informację. Excellent. Teach those mutants the last. Wydaje mi się to ekwiwalentną wymianą. Say to my ghouls to hold off you, the muties might hear and know. So I tell you what, it's favor time. I keep shut. Got it? Got it. No to tyle rozmowy z Setem. Nie obsypię nas żadnymi nagrodami, się nie spodziewacie, bo bodaj daje nam jakąś strzelbę i trochę nowej. Ale co ważniejsze, mamy kolejne zadanie, czyli pozbycie się mutantów, którzy okupują wododział. My musimy udać się najpierw do kanału pod wododziałem. Zatem, co chcemy zrobić? Wyjść z miasta, wejść do niego z powrotem i powinna pokazać się część miasta oznaczona jako wododział. Jesteśmy w wododziale. No i tu jest ten mutant. Reszta znajduje się w tym budynku. No nie są oni mocni. Zobaczycie jeszcze następną sesję Tacticsa. To kompletnie inny obraz mutantów. No tak, ci nie są mocni. I chcemy wejść tutaj. Tak, jestem z siebie bardzo dumny, bo odkryłem to wszystko sam. Bez żadnych solucji. Bo jedyna solucja, jaką bym tolerował, to byłaby solucja ze screenami, a takiej nie uświadczał nigdzie. Jakiś szczur mnie zauważył. Wrogowie tutaj to szczury, szczury, jeszcze raz szczury. Rany, co za pudło. Załatw go. Hmm.
spróbuję się przemknąć, ale raczej wątpię, czy to zadziała. No tak. Szczury nadal mnie atakują. W oczy, w cokolwiek. Nie obchodzi mnie to. A niech to. Chwilę po tym, jak wyłączyłem walkę, zauważył mnie. I po szczurze. Okej, okay. Najpierw muszę oddać nieco przedmiotów dla Jana na przykład. Ponieważ jestem już przepełniony kompletnie. Mam kompletny bałagan. Nie wiem, co zrobić z całą amunicją jak na razie. No tak, jak powiedziałem wcześniej, traktuję to jako zamrożoną gotówką, ale na razie jest ona uciążliwą zamrożoną gotówką. Co może być jeszcze takiego ciężkiego? Ach, ten pistolet. Nawet jeśli dacie go Janowi, tak nie będzie on jego używać. Ponieważ Jan używa broni palnej, nie energetycznej. No to powinny być... więcej trochę. Nie, tyle samo co poprzednio razu. Kretoszczury, świniaszczury, rany. Biedaczek. Padł od razu. No cóż. Mogę skończyć walkę jednak. Kretoszczury, tak miałem rację za pierwszym razem. Kretoszczury. Czemu mi się kojarzył ze świnioszczurem? Nie wiem czemu. Czy były tu jakieś świnioszczury? A, były, tak. W krypcie 15. I mniejsze szczury, nie wiem czemu mnie nie atakują, to nic. A to są części do pompy wodnej. I serwaty na przykład. Nie obchodzi mnie to. Jeszcze zaatakują mnie mniejsze szczurki. No, na szczęście kompanii się włączyli w końcu do walki. Nie wiem czemu... Czy Tycho ma tak beznadziejną... O rany. Czy Tycho ma tak beznadziejną obsługę broni palnych, że musi podchodzić do takiej śmiesznej odległości? Jest to dla mnie bezsensowne. I zabieramy części. Jej. Trochę one ważą i dlatego pozbyłem się amunicji. Niepotrzebnej mi kompletnie. Swoją drogą. A, skrócę od razu sobie drogę. Załatwię od razu dwa zadania. Pieczenie. Upieczmy dwie pieczenie na jednym ogniu. Ten mutant nas nie zaatakuje. A my jego bardzo chętnie przy okazji. Nie zapisywałem od wieków. Dobrze, raczej nie mają nic do powiedzenia ciekawego. Poza tym jest on bez broni. Tu chyba są tylko dwa mutanty, które mają broń. Przywódca mutantów, który ma strzelbę laserową. Oraz jakiś mutant, który ma miotacz ognia. A nie uciekaj, kurczę. Mam nadzieję, że nie będzie tego robić. A, no ale nie wiem czemu mam 95% szansy na trafienie go w oczy. Nie wiem, może to jakiś zmysł, że wiem, gdzie są jego oczy, skoro nie jest do mnie obrócony nimi. W każdym razie. No tak, podchodź, podchodź. Jeśli podejdzie, zwyczajnie prujemy do niego z naszego pistoletu. Nie jest za dużo filozofii w tej walce, naprawdę. A, chybienie.
No cóż, czy uda mi się pokonać tego mutanta dzierżącego broń energetyczną i jego kolegów? Dowiecie się w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Fallout. To Love Score i życzę miłego dnia.